Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu. I tym razem zajmiemy się druidem okrętem, który dostępny będzie w agencji badawczej za 56 tysięcy punktów. I czy taki okręt warto sobie sprawić, jak nim grać, żeby grało się dobrze i czy w ogóle grać, da się tym okrętem grać dobrze, to na te pytania sobie za chwileczkę odpowiemy. Także ja będę tutaj w trakcie pokazywania wam tej bitwy omawiał parametry, a na koniec pokażę wam kapitana i ulepszenia jakie mam zamontowane. Także teraz sobie szybko przeskoczę na ten ekran z podsumowaniem parametrów, już nie będę wam tutaj pokazywał gołych statystyk, tylko po prostu obejrzymy sobie bitwę i ocenimy ten okręt. Więc tak, za 56 tysięcy punktów moi drodzy dostajemy okręt, który tak, ma przeciętną pelotkę, nie ma torped, nie ma obeków, ma hydro takie raczej, powiedziałbym, mocno defensywne, takie typowo brytyjskie, bo na 3 km wykrywa i torpedy, i okręty. Co więcej, w fazie testów ten okręt miał dużo lepszą naprawkę, ona przywracała więcej HP. W tym momencie to jest naprawka taka standardowa, jak to na dedekach. Wcześniej była taka bardziej podchodząca pod krążowniki, taka zombie naprawka, jak to się mówi w przypadku pancerników brytyjskich i Goliata na przykład. Co dalej? No, artyleria umieszczona jest dosyć standardowo. To jest niewątpliwie plus tego okrętu, bo to czyni go w pewnym sensie bardzo mocno unikalnym okrętem. To jest pierwszy niszczyciel dostania dziobem do przeciwnika. Tak jak możemy sobie grać na nim, jak gramy na Stalingradzie, jak na Desie, jak na Moskwie. Ten typu gameplay. Także kwestia wyboru miejsca, oczywiście. No i biorąc pod uwagę to, że nie mamy możliwości. Palenia przeciwnika, no to musimy liczyć na to, że pepance będą wchodziły i będą penetrować gości. Wykrywalność okrętu wynosi 6,6 z powierzchni. Wykrywalność powietrza to jest 3,3. Zasięg pelotki to jest 5,8, także warto ją tutaj wyłączać. No i widzicie, jak się tym okrętem tutaj należy pozycjonować. Także dziobkiem nie ma sensu pokazywać większej części kadłuba, gdyż to będzie raczej no. Minus niż jakiekolwiek udogodnienie. Tutaj nie musimy się odwracać, żeby pokazać cokolwiek. To, co ja mam tutaj zamontowane na kapitanie i na ulepszeniach, jest zrobione tak, żeby maksymalnie ograniczyć uszkadzanie tej artylerii głównej, która się znajduje na dziobie, jak już wspomniałem, ale niejednokrotnie się to zdarza, że ta bateria zostaje uszkodzona. Okręt rusza przyzwoicie, tak jak przystało na brytyjski krążownik czy tam niszczyciel. Nawet one szybko przyspieszają, z hamowaniem jest nieco gorzej. Jeżeli chodzi o dym, to mamy tutaj taki sam dym jak na DDK brytyjskich, czyli krótko trwający, ale mamy dużo ładunków i szybko nam się to przeładowuje. Przeładowuje nam się 70 sekund, rozstawia się 10 sekund i stoi ta ostatnia chmurka 40 sekund 40. Także mamy w sumie 50 sekund dymu. Przy przeładowaniu rzędu 1-5 sekundy możemy sobie pozwolić na oddanie kilku salw, o ile oczywiście mamy zasięg. 1,5 to jest, mówię tutaj, z modułem na przeładowanie na szóstym slocie w ulepszeniach, bo standardowo ten, ten reload wynosi 1. Ile? 1,7. Także no niewiele zyskujemy, ale nie zaszkodzi. No aha, jeszcze tutaj perka wierna, także może bez perka i bez reloadu daje nam to 1,8. To jest standardowy reload na tym okręcie. Więc tak, no, za bardzo jak nie mamy walczyć z niszczycielami, jeżeli ktoś zdecyduje się podejść do nas, nie da się w tym czasie rozstrzelać i nas w tym dymku storpeduje. Oczywiście możemy mieć włączone hydro i tych torped uniknąć, no, ale wtedy zaczyna się walka, walka artyleryjska i musimy tutaj mieć na uwadze bardzo mocno to, jak jesteśmy do przeciwnika ustawieni, no bo wieże ustawione na dziobie wymagają tego, żeby utrzymywać jakiś tam kąt do przeciwnika, żeby to wszystko mogło nam strzelać, bo uzbrojenie jest tylko w jednym miejscu, w związku z czym, związku z czym ogranicza to naszą mobilność. Co? Znaczy mobilność. Mobilność w walce, może o tak, bo nie mobilność samego okrętu bo to nie ma nic do rzeczy, ale to, jak musimy być ustawieni w czasie wymiany ognia z innym niszczycielem już jakoś to de determinuje ułożenie tej artylerii no i czy taki okręt jest w stanie zrobić coś sam w bitwie, taką bitwę wyciągnąć nie wydaje mi się, no bo on prędkości nie osiąga też jakiejś wielkiej, bo tutaj z tego co patrzę to jest 35 węzłów oczywiście możemy dodać mu jeszcze 5% ze szmaty chociaż szmaty to ostatnio bardzo cenny surowiec 36,8 węzła nam się wtedy robi także no nie jest to jakiś potwór jeżeli chodzi o prędkość no i nie ma busta do silnika także przyspieszyć bardziej już nie przyspieszymy pula HP to jest 28800 oczywiście z ekspertem przeżywalności, ale tutaj więcej z tego okrętu nie wyciśniemy. No tutaj specjalnego kapitana brytyjskiego można oczywiście założyć, żeby mieć jedną naprawkę więcej i jedno, no hydroidem więcej, ale to. No Dwa fragi? No pewnie da się zrobić, bo jeżeli gramy z kimś w dywizjonie, no to możemy sobie fajnie popolować na dedek. i Spójrzcie, tutaj stoi sobie Shimakaze ustawiony boczkiem i będziemy gościa tutaj maltretować praktycznie za darmo. Ja nie wiem, co on tu zrobił, że dał się tak zbić, ale, ale dał się zbić, więc żalnie skorzystać. No i w sytuacji, kiedy przeciwnik jest pozbawiony torped, no to możemy liczyć na to, że uda nam się trochę do niego postrzelać, bo te pepance naprawdę biją dosyć przyzwoicie, jeżeli chodzi o walkę z niszczycielami, ale tak jak już mówiłem, trzeba mieć na uwadze to, jak jesteśmy do przeciwnika ustawieni, bo jak złapiemy za duży kąt albo obrócimy się dupką, no to już nam będziemy raczej takim workiem do bicia, zamiast jakimś okrętem, który może podjąć sensowną walkę. W nie pamiętam, czy tyle samo kosztuje Vampir 2, czy jakieś tam są drobne różnice, ale załóżmy, że kosztuje tyle samo, i tam mamy okręt, który ma hydro na 5 km, ma długi kroczący dym, chyba tam można dociągnąć do 140 paru sekund. Więc tutaj te short boosty, jak to się nazywa po angielsku, no to średnio powiem wam, wpisuje się jako ofensywno-defensywny zestaw, bo hydro jest krótkie, także na tym hydro polegać też nie będziemy. Umiejscowienie uzbrojenia wymaga odpowiednie ustawienia okrętu do tego, żeby coś porobić. Jak ustawimy się do przeciwnika burtą, no to raz, że większa szansa na to, że chapniemy rybę, chociaż no, może to niektórych mylić, jak będą chcieli strzelać w smugi po yy, pociskach w dym, bo no my stoimy dosyć niestandardowo standardowo, możemy stać dziobami sobie strzelać. Zdecydowanie wydłuża to żywotność tego okrętu, jak stoimy sobie działem do przeciwnika. No i spójrzcie, teraz będzie tutaj sobie plumkane w pancernik boczkiem, także to jest najlepsze, do czego ten okręt się nadaje. Jak złapiemy kogoś bokiem, no to możemy sobie na nim fajny damage zrobić. Z tym, że musimy mieć mocno współpracującą drużynę. Ja na tym okręcie zagrałem już kilka bitew, także mam jakieś tam spektrum odniesienia się do tego, jak ten okręt się w tych bitwach spisuje. I powiem Wam, że jeżeli właśnie przeciwnik nie współpracuje, no to jest ciężko ugrać fajny wynik, no bo ten okręt, no, no, no nie jest uniwersalny. On nie ma takiego czegoś, że sprawdzi się w każdej sytuacji. Z zadekiem nie powalczy, no bo tylko dwa działa. Reload spoko, ale myślę, że Freestland by go zjadł, gdyż ma, nie pamiętam, czy ma dłuższe hydro, czy nie, ale w każdym razie ma dłuższy dym i ma obeki. I ma dobrą pelotkę, co najważniejsze. Nie ma co prawda naprawki, ale to jedno równoważy drugie. Więc wydaje mi się, że grindować by było chyba ze 4 razy czy 3 razy linie nowe, znaczy nowe od nowa no to trochę słona cena za okręt, który no powiedziałbym jest bardzo mocno sytuacyjny i nie w każdej bitwie da się fajnie popląkać jak mam pląkać sobie damage z dymu czy tam z za wysepki to ja wolę sobie wziąć harugumo na 14 km albo palić, albo jeszcze torpedować coś jak nam jak mi podpłynie bliżej a tu, jeżeli nie mamy hydro gotowego, no to możemy w dymie ryby hapnąć, oczywiście. No bo, nawet jak jakaś walka artyleryjska z instytucjonalem na blisko, to on nas może jakieś tam naprawdę mówię, bliskich dystansach, 2-3 km, to on nas może storpedować. A my mu co możemy zrobić? Nic. Możemy mieć nadzieję tylko, że uszkodzimy mu wyrzutnie torpedowe, albo że te to torpedy nie trafią, bo hydro mamy włączone. Ale są takie torpedy, których się wyminąć nie da. No i chyba w zasadzie to tyle. No to nie jest okręt, który będzie odmieniał losy bitwy i wyciąga bitwę za uszy, bo on potrzebuje spota, potrzebuje wsparcia. Nie ma jakichś uniwersalnych możliwości do tego, żeby przeciwnika doić z hapsa. No mamy tylko pepance, które są najlepsze, kiedy przeciwnik jest ustawiony burtą, a do tego musimy mieć drużynę swoją, która będzie nam trochę pomagać i przeciwnika, który będzie chciał tą burtę pokazywać. Także no dosyć sytuacyjny okręt, który no w bitwie niewiele wnosi. Taki po prostu plumkarz damage'u. Takie jak na przykład Hindenburgi, które grają na daleko, no one tam sobie coś strzelają, trochę tego chapsa ubywa, ale w sumie nic z tego nie wynika. No to tutaj mamy jeszcze pepance, więc w zasadzie gorzej, bo obeczki to nawet jak nam nie spenetruje, to może podpalić. A tutaj niestety mamy albo penetrację, albo przebicie, albo rykoszety i skruszenia, także. No mało jest opcji na robienie demedzu na tym okręcie. Co prawda, pociski są spoko, bo. Mamy tutaj maksymalny damage 2300 ponad na pocisk. na 10 tierze, na DD to chyba, no nie chcę powiedzieć, że to jest mało, bo nie, nie kojarzę ile mają inne niszczyciele, ale no to jest trochę mały arsenał, jeżeli chodzi. No 4 rurki na dyszce, słabo. Weźmy sobie w, tym, w to miejsce Smalanda, który ma i obeki, i torpedy, i radar, i bardzo dobrą pelotkę, i ma naprawkę. No to ten okręt, Smaland by go zjadł, zanim ten by się zdążył obrócić w dobrą stronę. Więc powiem Wam, że jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu, to ja mu daję takie, no, no, no tu nie ma nic ciekawego w tym okręcie. No daję mu 3, 3 na 10, może, bo ma naprawkę, bo jest dosyć standardowy. Jeżeli chodzi o ustawienie artylerii, no to może te 3 na 10, ale nie więcej, bo tu nie ma za co mu więcej dawać. On jest bardzo mocno sytuacyjny, potrzebuje współpracy od, od przeciwnika, żeby zrobić fajny wynik, bo no, tutaj nie będziemy raczej bite wciągnąć na tym za uszy, tak jak możemy zrobić na wampirze, bo tam możemy i wy wymordować deski, i wytopić pancerniki, a tutaj możemy sobie poplumkać i liczyć na to, że przeciwnik ustawi nam się w miarę korzystnie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten okręt. A tak moi drodzy wygląda ustawienie kapitana tutaj i ulepszeń. Także tak, na pierwszym slocie mamy y, wytrzymałość głównej arterii, bo ona i tak będzie nam często padać. Na drugim slocie y, maszynownia. Na trzecim slocie celność. Artle... Celność? Nie, nie to chciałem. Chciałem tutaj wziąć sobie właśnie. a. Tutaj mamy kontrolę uszkodzeń, kamuflaż i reload. I tutaj perki, jak widać. Zapobiegawcze utrzymanie ostatni bastion, zwiększenie obrażeń z p-panców, przyspieszenie przeładowania, adrenalina, nadzorca, ekspert przeżywalności i kamuflaż. Tam sygnały można sobie oczywiście dobrać. No i tak wygląda ten okręt. Powtarzajmy ocenę 3 na 10 No nie polecam, nie za taką cenę na pewno. Także w tym materiale wszystko do usłyszenia i na razie.